Witam, to ja walki sak. Wiem, nie, tutaj nie było drogi jeszcze wyremontowanej. Zapomniałem, wymskło mi się, że tak powiem, trudno się mówi. Miasto cały czas radzi sobie źle, jeśli chodzi o finanse, cały czas, że tak powiem, regularne dotacje są konieczne, tam po 200 tysięcy, w sumie chyba z 6 milionów tak dostałem też, no trzeba niestety, trzeba, no. Czekam cały czas na odbudowę tego tutaj i się nie mogę doczekać, aż tutaj wyjadą w końcu. Nie wiem, czy tu jeszcze po prostu nie postawię teraz tak perfidnie jeszcze jednego takiego centrum ratunkowego. Dawaj mnie do tu, kurde, bo trzeba tu jeszcze ściągnąć posiłki, powiedzmy, z innych miast, z innych krajów nawet wręcz. Tak też przecież bywa, umówmy się, że teraz po prostu przyjeżdżają w tej chwili jednostki pomocnicze, gdzieś tam ogarnęli u siebie co większy bajzel, mieli po tych kataklizmach wszystkich. No i powiedzmy, są w stanie nam dostarczyć jeszcze akurat 3 helikoptery i jeszcze 10 pojazdów przyjedzie gdzieś tam, zaraz przyleci i będzie fajnie. Tak naprawdę to wcale tutaj nie ma drugiego takiego samego budynku, jak coś to tutaj jest, tylko wiecie, tak? Tak ten, no i mówię, jak już się uporam mniej więcej ze skutkami tego z grubsza, żeby po prostu ustabilizować sobie dochody, żeby było więcej dochodów niż odchodów po prostu w ten sposób, no to wtedy coś tam pokombinujemy, żeby włączyć po prostu sobie znowu kataklizmy, tylko że w takiej dosyć rozsądniejszej formie, w sensie tak będą się losowo pojawiały i tak bez jakiejś strasznie dużej siły czy coś, no coś tam się wymyśli. Dzisiaj weźmiemy się w końcu za tutaj ten rejon. Jest tu cały czas trochę takich, no, że tak powiem, jeszcze jest możliwość, że tu kogoś żywego mogliby znaleźć, ale nie chce mi się czekać aż tak. I po prostu, no tutaj teraz ktoś, dobra, przyszli przeszukać. I teraz, czy tu się okaże, kogoś znajdą może, czy coś przypadkiem? Czy ktoś tu wyjdzie stąd, na przykład wyjedzie, czy coś takiego? Gotowy do przebudowy. No to zaraz sobie po prostu zniknie, ale nie widzę, żeby ktoś stąd wyszedł, wyjechał, czy coś. Takie to poszukiwanie jest konieczne, ale nie wiem na dobrą sprawę, czy ktoś stąd wychodzi, czy coś. Nikt jakby nie wyszedł, no dobra. Część tutaj centrum, w tym rejonie przy szpitalu, spróbujemy sobie jakoś częściowo odbudować. No tutaj właśnie widzę, że... Dobra, nieważne. Mówię, część tutaj zburzymy budynków, niestety, mimo że cały czas... No powiedzmy, że... było widać ewidentnie, że no to nie był budynek, gdzie ktoś mówił, że nie było tutaj i ten jest dobrze teraz już. Nie było po prostu i na pewno nie było i ten, nie, nieważne, myślę, że ten... Tam jeszcze widzę, że jest jakiś problem z prądem, a tędy idzie prąd, tutaj jakby główne zasilanie teraz do miasta, więc wypadałoby tutaj coś zrobić, na przykład nie wiem, z tej strony taki domek, jeszcze z tej strony taki domek. I teraz mogę się pozbyć paru tych słupów jeszcze stąd. Bardzo ładnie. Dobra, no i tak, tutaj mamy część miasta, która powiedzmy będzie możliwa do odbudowy, z tym, że ta droga tutaj dołem się raczej do niczego nam nie przyda już. Wręcz przeciwnie, możemy sobie podjechać, myślę, z tą drogą też do góry tutaj troszeczkę, cyk. Może pauzy odpauzujemy. Będzie gites, tutaj też stację pożarną, straż pożarną troszeczkę podniesiemy, bo była trochę w depresji. No i tutaj teraz tak, to niech sobie będzie może ta droga tutaj jakaś szybka tam dookoła, niech ona se tutaj jest. Z tym, że no mówię, tutaj podniesiemy ten teren troszeczkę. Może ja to w ogóle zrobię tak. I ja sobie to wszystko dźwignę ładnie do tego poziomu. O, i teraz mamy ok. Tu jest jeszcze jedna droga na dole. To jej tu raczej też w ogóle nie trzeba teraz. Tą sobie zburzymy. Czy ta jest tu potrzebna teraz? Raczej nie. Tu jeszcze coś pod spodem jest, jakiś zburzone. Tutaj jeszcze coś jest zburzone. Okej. To tam jednak było, powiedzmy, trochę potrzebne jednak częściowo. Zbyt strome zboczy. Dobra, to tutaj. I to tutaj. O, teraz jest trochę bardziej sensownie, bo nie ma tego aż tak w wodzie bardzo. Myślę, że tej drogi tutaj też można się pozbyć.
tu i wręcz połączymy to może z tym kraterem jakoś, czy coś, żeby to było takie jeziorko bardziej. Tego kratera nie będę raczej stąd usuwać, krateru, co? Nie będę raczej go stąd usuwać. Ustawimy go sobie. Natomiast zrobię tutaj połączenie po prostu z tego z tym. Dobra, może użyjemy tego. No, trochę przesadziłem chyba z wielkością tego pędzla, co? Chyba trochę tak. Rozmiar pędzla. Tutaj coś takiego sobie zrobimy. Coś takiego sobie zrobimy, no nie wiem. Połączony krater z morzem, nie wiem czy ma... A dobra, powiedzmy, że tam przez te parę lata coś tam wypłukało, bo jakieś sztormy były czy coś, nie mam pojęcia. Tu źródełko chyba było jakieś. Jest, ale ono jest mniej więcej tego samego poziomu co ocean, więc jest chyba okej. Jest w porząsiu. Tutaj jeszcze sobie może troszeczkę zabierzemy gruntu stąd. Też tym narzędziem, niby nie tym co trzeba, ale no dobra, tam ważne żeby był. Żeby był. Tutaj ta droga też troszeczkę inaczej zaraz będzie, ale najpierw się zajmiemy tą częścią tutaj. Czyli tak. Tu sobie pojedziemy owszem taką szerszą drogą, pewnie będzie za szeroka, no jak tutaj taka jest, to niech se jest. Gdzie ona tu w ogóle była? Tu chyba, dobra, tutaj jest, okej. Tutaj, tu sobie jeszcze pojedziemy tak. Tutaj ja bym prosił to i tutaj sobie pojedziemy takim, może nie takim. Takim mostkiem sobie tu podskoczymy i tutaj już znowu na ziemi, o czymś takim. Tutaj kapkę do góry, proszę bardzo. Tutaj przez most, tutaj kapkę w dół. Proszę bardzo, mostek, żeby był nad tym tutaj, nad tą dziurwą. Tutaj jeszcze jeden mostek, albo tutaj nie mostek, tutaj już zrobimy, tu jest na tyle płytkie to akurat, że można to po prostu taką drogą połączyć. No i połączenie już jakieś mamy w miarę, z tym, że jeszcze tutaj też mamy tę dziurę. Tutaj też sobie kawałeczek zrobimy takim oto mostkiem. Cyk, z tym, że... Kurde, no trochę kijowo niestety. Tu sobie podjedziemy tak. Brak funduszy! Halo, dotacja! Dobrze. Tak. Tak. Gdzieś tak. O, i mamy bardzo ładny, no prawie, że... Prawie bardzo ładny mostek. Dobra, coś takiego może być. I jest tutaj już to chyba, nie wiem, gdzieś tu jeszcze było jakieś połączenie, chyba tędy było, nie wiem. Tutaj też sobie jeszcze zrobimy, tutaj będzie taki mostek. A tutaj już będzie na poziomie. Tutaj też będzie droga na poziomie, kurczę. A nie jakieś tam, nie wiadomo. To jest droga na poziomie tutaj, proszę bardzo. O, tak. Jest dobrze. Tutaj też byśmy sobie mogli trochę wody w sumie wlać w tę dziurę, bo taka dziura to tak wypadałoby, żeby tam coś trochę wody się uzbierało w międzyczasie tak zwanym. Drzewa tutaj z tej skarpy też wymontujemy zaraz ładnie. Tutaj tak, bzz, bzz. Tutaj tak i zalejemy tutaj ładnie, wow, hej. Zalejemy tutaj ładnie wodą, tylko potencjał wodny, żeby był taki minimalny powiedzmy i od razu trzeba to obniżyć i to by było, dobra, coś w ten deseń, tylko widzę, że tamtędy się będzie chyba chciało wylać do morza. No coś takiego by to musiało być, tylko że to mówię, tutaj niestety, ale... Chociaż tędy się wyleje? Wyleje się, tędy już się będzie chciało wylać. No dobra, tu będzie trzeba jakiś kanał mały zrobić. Tej drogi powiedzmy tutaj też nie będzie, a tu zrobimy sobie po prostu kanał! Wszystkie takie modyfikacje, które wpływają też na ocean, potem będą bolały. Ma taki płytki kanał sobie tutaj zrobimy. Gdzieś stąd. Tutaj tak. Coś mi to tutaj jakby chyba za głęboko się zrobiło, ale trudno. I tutaj gdzieś tak. No trochę za głęboko. Czemu tak głęboko, kurde? Czemu to nie może być troszeczkę... Tak też nie. To potem trzeba było jakoś, kurczę, przerobić, bo tutaj mamy dwa jakby... Teraz ta woda tu ładnie wpłynie. Tutaj też jest ten tak jakby głęboki koniec. A jeszcze może być taki płytki koniec.
Ja nigdy nie umiałem zbyt dobrze robić tych rzeczy. To też jest chyba głęboki koniec. Dobra, wiecie co? Olać ten kanał. Po prostu sobie zrobię tutaj ładniejszą dziurę i tyle. Takie coś. Tutaj sobie przekopiemy może coś takiego po prostu. I tyle. I będzie. Będzie to? Chyba będzie. Dobra, woda tu już jest w tym. Bardzo fajnie. Tam się powinna ogarnąć. No i dobra. Teraz ta droga niech tutaj będzie odbudowana, powiedzmy, chociaż na razie. I tak, kurde, tyle płacę za to. To jest dramat po prostu. To jest dramat. Tutaj by było fajnie mieć taki mostek, ale tak średnio, jak go tutaj widzę, szczerze powiedziawszy, w tej chwili. Jakby to jeszcze może tak kawałek dalej szło sobie tak. O, coś się zburzyło. To chyba się zburzyło. Coś tu poszło. Power relay się zepsuł. Dobra, tutaj taki mostek będziemy mieli, powiedzmy. Nowy, piękny. Tutaj też coś mi się stało z prądem. Jest wszędzie, nie, jest wszędzie prąd. Jest okej. Okay. Dobra, jest dobrze. Drogi tutaj. To byśmy sobie mogli połączyć na przykład, nie wiem, z rondem. Proszę, aby w poziomie mi to zrobić, albo z tym tutaj. Niech będzie taki krótki bardzo odcinek, ale tu dużego ruchu nie powinno być. Cyk, cyk, cyk. Co się tutaj zbiesiło z kratkami? Oczywiście, tradycyjnie już musiało się coś spierdzielić, mimo tego, że wcale nie musiało. Dobra, na 3 metry jeszcze to jest. Dobra, niech będzie na 3 metry, kurde. Cyk, cyk. No, tylko te 3 metry akurat poszło w górę niepotrzebnie kompletnie. Świetnie. Świetnie, świetnie. Świetnie. O, teraz jest świetnie. Dobre. Możemy, myślę, powoli coś tutaj już budować. Powolutku. Szpital byśmy sobie mogli włączyć, tylko że to będzie, kurczę, kupę kasy znowu kosztowało, ale trudno. I tak dotacje na razie mam, bo nic innego nie mogę zrobić. Już karetki wyjechały w ogóle. Kurde! Halo, jak jadą? Co wy? Gdzie oni jadą wszyscy? Gdzieś tu ludzie jacyś chorują? Była to jakaś klinika w ogóle? Nie wiem, czy jest jeszcze coś do odbudowy w ogóle nowego. Tu jest klinika jeszcze, o właśnie, urząd pocztowy nawet. Że nie mam sortującego nic, żeby pocztę gdzieś, nie mam nic. Tu widzę jeszcze power relaysy się odbudowały, to się odbudowało. To sobie możemy odbudować, to z tym bardzo ładnie. Parking! Też można, tutaj kolejny power relay, kolejny power relay. Dobra, a jak tam przemysł? Czy coś tutaj po... O, właśnie, dobre. Zakład kruszenia rudy jeden z drugim. Drugi piec obrotowy. Parkingi. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. I tutaj zaraz zakład, tu jeszcze zaraz będzie. Ślicznie. Przeszukują. Widzę, chodzą, grzebią. Fajnie. Odbuduj. Tylko nie wystartują teraz, bo im śmigła walną, to dobra. No i zaczęło pracować. Pracowników jeszcze brak, bo jest bardzo duże zapotrzebowanie na rejony mieszkalne. I właśnie dlatego tutaj teraz robię, co robię tutaj w tej chwili. To możemy już też odbudować przy okazji. No dobra. To jedziemy najpierw z... czym? Z handlem? Na co tu jest zapotrzebowanie? Na handel też jest. Też może być handlu trochę. Już się pobudowali bardzo ładnie. Prądu nie mają, zaraz będą mieli. Tu jeszcze też handlu na przykład. Chociaż nie, tu zrobimy te drogi na środku ronda, co są. Je zrobimy bez zoningu. Cyk, cyk, cyk i cyk. Bardzo ładnie. I tutaj teraz też sobie zrobimy tutaj trochę handlu. Tu może być w sumie wszędzie handlu. Nie. Zrobimy biura, których i tak na razie nikt nie wybuduje, bo nie ma po co. Nikomu się nie chce raczej teraz nic budować. Tutaj to będzie tak. Styl jest chyba międzynarodowy włączony na całej mapie, więc tu się akurat zbuduje to, co trzeba. Tutaj nic nie ma na razie jeszcze, żadnej fabryki czynnej. Tutaj jest co? Klinika. Nie mam pieniędzy. Coś nowego! Ale dotacja! 200 tysięcy, proszę bardzo. I teraz tak. Jedziemy sobie z tą odbudową tutaj. Tutaj będzie trochę handlu. Tutaj będzie trochę biurek. Te drogi tu w ogóle są jakieś dziwne. To miało być czteropasmowe czy trzy? Co tu się stało?
Coś mi tu nie pasuje. Czteropasmowe chyba i tutaj też bym poprosił bez zoningu. Cyk, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. No, bardzo fajne, duże przestronne rondo. Pięknie. Tutaj sobie też zrobimy teraz takie coś. Takie coś. Takie coś. No i tutaj teraz mieszkalne. Mieszkalne się chyba w pierwszej kolejności będą chciały budować. Najprawdopodobniej. Tutaj sobie tak zrobimy, zaraz nad wodą będą, trudno. Tutaj zrobimy sobie też już mieszkalne, tutaj jeszcze jakieś tam może biura troszeczkę, tutaj jakieś troszeczkę biura. Nie, mieszkalne tutaj też, tu jeszcze mieszkalne, tak. Przy tym rondzie też musimy wyłączyć zoning, bo ten zoning mi się tutaj nie podoba, a wcale mi się nie podoba. Tylko, że zanim ja wyłączę zoning, to tutaj zrobimy jeszcze jakieś połączenie. W ogóle dziwne to jest, tutaj był chyba dworzec kolejowy w tym miejscu kiedyś. Kiedyś może był! O, dawno temu. Tutaj też jest stacja, możemy ją odbudować czy coś, ale na razie nie. Niech póki co jeszcze będą ruiny. Fajnie jest, klimatycznie, kurczę. Dobra, no tutaj była chyba taka droga, tylko tu już nie ma co raczej szerokiej drogi robić. Tutaj sobie tak pykniemy, żeby była jakaś. Tylko kwestia przemalowania pasów, coś takiego, więc spoko. I tutaj... Tak, jeszcze sobie zrobimy drogę. O, proszę bardzo, tutaj. I ta sobie wjedzie gdzieś, powiedzmy, może tutaj. Cyk i cyk. Dobre. Tylko to może być na przykład taka szersza troszeczkę, taka dwupasmowa, o. Czteropasmowa. Okej. Tutaj może jakiś budynek specjalny sobie jeszcze machniemy, tylko jakbym ja zaraz miał, mówię, trzeba mieć więcej przychodów niż odchodów. Po pierwsze. To sobie zburzymy, bo do tamtego meteorytu idziemy z budownictwem mieszkaniowym, że tak powiem. Czyli jeszcze tutaj kawałek drogi brakuje. I tutaj jakiegoś połączenia, może gdzieś tu powiedzmy. I gdzieś... Stąd też by było fajnie jeszcze tu czymś wjechać. Na przykład zrobimy sobie z tej drogi tutaj takie coś. Może też na tę stronę. Chociaż czy ja wiem, czy trzeba. Tu można by było szerszą machnąć. Tutaj już są szersze. Tam jest szersze. No i to tyle. No, tutaj z tej siatki nie będę za bardzo przerabiać, bo kiedyś ją już robiłem, już drugi raz mi się nie chce teraz po prostu. Dobre. Tutaj, a tu jeszcze coś zburzonego jest. Cyk, nara. No i proszę teraz tutaj bardzo ładne domki zaraz budować, chociaż zapotrzebowania nie ma praktycznie wcale. Ale spoko. Czemu władze nie robią nic w sprawie jakichś pożarów? Przepraszam bardzo. Bo co, bo jest parę budynków, które są spalone czy coś? Nie widzę problemu. O, lotnisko możemy odbudować. Ile? 30 tysięcy. Dawaj! Bierę! Odpalaj lotnisko od razu, kurde. I tu jeszcze jeden parking, czyli tutaj... A, tu jeszcze jest ścieżka do odbudowy, super. Widziałem, że ścieżki też się w ten sposób niszczą. No, w sumie czemu nie? Dobra, no i oficjalnie mogę powiedzieć, że mamy odbudowane lotnisko i całą jego okolicę, oprócz tutaj kawałków prądu, drutów. Bo teraz chyba trochę inaczej to tam było. Tu jeszcze coś jest, to jest power relay. No tak, żeby to w ogóle miało zasilanie. Ruch jest całkiem znośny tutaj, na moście też jest całkiem znośny. Promami ktoś tam nawet pływa i to całkiem sporo osób z tego co widzę. Tutaj mamy, o budynek, kurde, główny budynek w końcu się odblokował. A tu jeszcze jedne baraki. Cały czas jest problem, że policji za mało. A tam chyba tutaj zawsze były problemy z tym, dobra. Zarabiamy na tym minus 100 cebulionów, bardzo fajnie. Czemu tak mało produkują? Tutaj jeszcze fabryka jest, tu jeszcze też parking jest odbudowy jeden. I tutaj niby zarabiamy całe 1600. Wow. Wow! Jak będzie budynek główny, to będzie miał kto tym rządzić, kurczę, czy coś. Dobra, tylko tu jeszcze na środku pewnie coś było. Ja nie wiem, co to było. Co my tu mamy z tego przemysłu całego wydobywczego? Piece obrotowe dwa mamy. Mamy dwa zakłady kruszenia rudy. Mamy dwa zakłady produkcji włókna szklanego. I mamy dwie huty szkła. A co to było na środku? Jakieś składy chyba tylko. Nic sensownego. Magazyny rudy tutaj też są pełne, widzę.
No nic. Oj. Poczekamy, może teraz się trochę dochody poprawią. Tygodniowy jest minus 1000. Kurde, balans. Głupia gra. To ma zarabiać na siebie, a nie mam tracić na tym. Tutaj teraz się wysuszyło w ogóle. Promy dalej pływa. Promy jeszcze działają, mimo tego, że jest trochę mało tej wody tam. Tu musiałem w ogóle wyłączyć na tej drodze przejazd dla samochodów w ogóle wszystkich tym oto tą metodą, bo jeździli sobie tędy na wprost zamiast dookoła objazdem i trochę to było problematyczne, no bo jak widzicie jest tam dość sporo wody. Przejazd był nieco utrudniony, że tak powiem. Dobra, proszę mi się tutaj coś zbudować jeszcze w tym miejscu i wtedy będziemy mogli tam normalnie prąd mieć, a teraz nie mamy prądu i to jest też problem troszeczkę. To jeszcze jakieś biura na przykład. Minus 13 tysięcy, czyli to jest chyba powoli już moment, w którym coś tam zacznę rzeczywiście zarabiać. Powoli, bo powoli, ale no, zawsze coś. Dobra, tutaj jeszcze takie coś, to jeszcze bez, po prostu bez zoningu bym prosił. Cyk, 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 cyk. Dobre. Wszystkie ronda mamy chyba już bez zoningu zrobione. Na tamtą stronę jeszcze za bardzo nie mamy nawet dojazdu. Póki co, bo gdzieś tutaj był przejazd chyba dołem. Ale on tu jeszcze dalej będzie. Gdzie jeszcze go zaraz zrobi, spokojnie. Tu była stacja. Możemy ją sobie odbudować i wyłączyć od razu, żebym nie musiał za nią płacić. Ale jakieś tam, powiedzmy, tory sobie możemy... Tutaj też sobie odbudujemy. Coś tu potem się odpali. Tutaj też jeszcze stacja jest. Jakieś tu pociągi można potem ogarnąć. Byleby tamten tor jakoś tu połączyć z tym. Teraz już trochę późno jest na takie decyzje, ale trudno. Może jakoś się uda. No. Buduje się powoli. Pracować tylko nie ma komu. No ja to chyba nigdzie nie mam żadnego uniwersytetu. Halo, dotacja! Normalnie jest mi głupio czasami po prostu. Autentycznie. Dobra, uniwerek sobie gdzieś postawimy. Gdzieś tu mam jakieś większe miejsce? Takie czy tak nie bardzo? Tak nie bardzo, kurczę. Tutaj też podejrzewam, że raczej nie potrzebuję dwóch linii kolejowych, więc wystarczy, chociaż są takie fajne tory, to by je można wykorzystać z powrotem, tak jak były mniej więcej. Tutaj sobie wykasujemy kawałek tego i zrobimy tu, jaki tutaj dojazd zrobić. W ogóle nie wiem, jeszcze nie mam pomysłu na tę autostradę, co, czy ją odbudowywać, czy ją wyburzyć, czy co. Bo ona teraz do wody po prostu wjeżdża, więc to jest trochę bez sensu. Ale na razie ten cały element zostawiam, ten rejon. Tutaj to tak samo nie ma sensu. Najmniejszego teraz ta droga tutaj górą. Dobra, to te autostrady sobie wyburzymy. Ja też za to wszystko, kurde, płacę utrzymanie i to jest bez sensu kompletnie. Także te autostrady sobie wyburzymy. Natomiast zostanie droga... Tutaj tory też raczej wyburzymy. Druty też wyburzymy. Jakaś woda się wręcz wlała. Tutaj zostawimy tylko fragment tej drogi. Tę polną dróżkę też skasujemy. Cześć, płotek jeszcze został. Kurde. Płotek przetrwał, ale niestety przemysł drzewny tutaj już nie przetrwał. Ani trochę. Tutaj też jest jakaś szczelina, też by tu można trochę wody wlać czy coś później. Tutaj tak samo do tego. Dobra, tutaj te autostrady też sobie stąd skasujemy. To tutaj myślę, że też... Nie ma najmniejszego sensu, żeby tutaj było coś takiego. Dobra. Ten tor raczej też. No, te autostrady to jeszcze nie wiem. Może zostawię jako taką pamiątkę, jako takiej ruiny po prostu. Jak to kiedyś była... O, fajnie, że dopiero teraz widzę, że tu były filary cały czas w drodze. O, świetnie. Pewnie 50 osób mi pisało gdzieś tam, żebym to poprawił. O matko, dobra. No cóż, no. Bywa. Tutaj sobie zrobimy może jakieś, kurcze, może to by sobie połączyć z tym tutaj. Nie, dobra, na razie mówię, na razie te autostrady zostają na pamiątkę. Jak tu kiedyś było, jakie tu kiedyś było wielkie miasto, jaka cywilizacja i tak dalej. Ja tutaj teraz mam takie zadupie. Nie, coś tam powoli tutaj mieszkają już, no. Prąd mają. Powoli coś się zaczyna dziać, już 3400 osób z powrotem mieszka w mieście. Tu już, no dobra, prawie wszystko jest. Tu jeszcze nikomu się nie chce budować tego. Klinikę sobie włączymy. Nie wiem, czemu była wyłączona tak właściwie. Może się przydać. Tutaj już wszystko jest odbudowane ładnie. Wzgórza Błeszno odżyły. Tu jeszcze jest power relay. On nawet działa, jak jest wyłączony i tak dalej. Ale może być włączony równie dobrze. Znaczy, no... On działa, jak jest zniszczony, ale może być i
niezniszczony, no. Czemu tu nie ma wody? Za mało wody po prostu jest. A to sobie zrobimy tutaj jeszcze jeden taki dings. Taki dings sobie jeszcze jeden zrobimy. Cyk. I tutaj z wodą. Cyk. Kurde, cały czas mam tak do dupy te przychody. Tak mało fiorsy, że to jest głowa mała po prostu. Trzeba więcej miejsca tutaj, więcej miejsca ludzi chcą zrobić i tyle. Dobra, jakieś szkoły może być trochę... A, jeszcze ten uniwerek chciałem zrobić. Dobra, uniwerek zrobimy sobie tutaj. Tylko to zaś będę musiał kurde pieniądze płacić za to. Mnie nie stać, nawet na... Halo, dotacja! Cały czas po 200 tysięcy sobie dodaję w ten sposób. To jest smutne. Zrobimy go sobie tutaj naprzeciwko tego pięknego węzła autostradowego, który pewnie będzie wyburzony wkrótce. Na razie póki jeszcze jest, niech jest. Bardzo mądre słowa, panie Walkis. Póki jest, niech jest. Albowiem zatem powiadam wam, póki jest, niech jest. Jak to teraz podłączyć do czegokolwiek tutaj? Może tymczasowo zrobimy taki dings. Tutaj też drogę taką, o. I mamy uniwerek, proszę bardzo. Wszystko jest kurczę, albo w sumie taki uniwerek, nie wiem czemu taki oldschoolowy. Czy ja dostanę za niego zwrot? Tak. 56 tysięcy, ile on kosztował? 70, dobra, nie ma tragedii. Sobie zrobimy tutaj taki nowoczesny, no bo mówię, miasto jest odbudowywane, więc w sumie możemy tutaj wszystko robić nowoczesnego stylu, bo to i tak ma sens, powiedzmy, w miarę. Dobra, tutaj w ogóle troszeczkę droga za bardzo do góry podeszła. Dobra, ale tutaj, przy tym wielkim meteorycie, tym tutaj kraterze, to ja tutaj sobie zrobię, pozwolę sobie tutaj zrobić park, bo ja te wszystkie parki chyba mam tu wykeknięte do teraz. Park meteorytów. Cyk. No, także proszę bardzo, że niby taki kolega tutaj spadł, tylko że był chyba trochę większy, ale dobra. Niech będzie i taki. Większość tych budynków, które tam chciałem jeszcze na tym ostatnim odcinku tego sezonu właściwego jakby odblokować, no to je mam odblokowane, oprócz tutaj pływających ogrodów i takich rzeczy, które wymagają odbudowania rzeczy. A chyba ten zamek jeszcze, nie, on był zalany. Nie. Zamek przetrwał chyba cały kataklizm, ale nie przetrwał tego, jak podniosłem poziom mórz do takiego stopnia, w jakim jest teraz. Także ten tutaj cały czas płynie rzeka w to miejsce, to jest trochę niedobrze, ale to jest tragedii. Nie ma prądu w uniwerku. Tędy idzie prąd dołem. Sobie zrobimy tutaj takiego pana i tutaj takiego pana. I teraz prąd będzie, smark. Dobra, i teraz tak, szkoły, bo chyba szkoły też by się przydały tutaj jakieś. To sobie zrobimy tutaj szkołę. Tutaj sobie zrobimy podstawówkę. Więc pojemność jest za mała troszeczkę, żeby to dobrze funkcjonowało. Wszystko tutaj coś było. Urząd pocztowy. Dawaj, odbuduj. Nie mam nigdzie sortowni, co prawda, ale no, tam urzędy pocztowe nie chcę pracować. Dadzą sobie radę, na razie tyle jest. Tak mało jest tych budynków, że sobie dadzą radę. To nie ma komu pracować, widzę. Wszyscy pracują tam, za oceanem, powiedzmy. No, kawał rzeki to jest. Za morzem, czy tam, nie wiem, czy to można nazwać morzem? Czy to jest jakieś jezioro większe, czy nie mam pojęcia w sumie. Wszyscy tutaj pracują, całe życie wydobycie. Minus 2000! Świetnie! Odbudowałem budynki, tylko płacę kurde za ich utrzymanie, a nie mam z tego żadnych zysków. Czemu? Dlaczego? Tutaj jest brak wystarczającej liczby kupujących produkty. Tutaj też jest full. Wszystkie ciężarówki są w użyciu. Wszyscy fedrują. Wszystko tutaj pracuje kurczę na pełnych obrotach. I co? I nic! Chyba więcej pieców tu trzeba postawić, nie wiem, ale jak było mniej tych pieców, to miałem jakieś większe te przychody. Teraz mam odchody. Może wydajność zrobimy większą czy coś, żeby tutaj... Nie wiem, tych trochę tutaj więcej było po prostu. Kurde, nie wiem. Zaś nie mam pieniędzy, zaś trzeba będzie dotacje brać. Kurcze. Dobra, tutaj zrobimy może... Tu by się chyba zmieściły takie rzeczy, jak mu tu zrobić na przykład... Na przykład tak. To jest chyba środek? To nie jest środek. No powiedzmy, że jest środek. Nieważne. Brak funduszy!
Halo dotacja. Dobra. Dobra, nie no, zbudujemy to normalnie. Raz, dwa. Braki. Trzy, cztery, pięć. I ile teraz procent wydajność pracy? 109? 111? 111. Szału nie ma. Ma, muszą być pracownicy tutaj jacyś. Żeby to trochę szybciej, trochę lepiej działało, nie wiem. I co i teraz? O, 700. Coś. O, jestem na plusie, kurde! Na plusie jestem. Nice. Jak mi jeszcze coś tu produkowali, ta fabryka niby coś tam zarabia, ale tak trochę w sumie. Damy im tutaj. Utrzymanie też oczywiście rośnie. 125% im damy. Wydajności. Tutaj ktoś tymi promami sobie pływa. Chyba tak. Dobra, to by było na tyle dzisiaj. No, znowu się pokręciłem i nic nie porobiłem. Tu mi się nie chcą budować na razie. Bo co, bo za mało rekreacji? Bo co jest nie tak? Co jest nie tak, kurde? Zrobimy tu jeszcze tak, może tak na szybko. Tutaj jeszcze tak zrobimy na szybko. I tutaj jeszcze może tak zrobimy. I tutaj tak, tak zrobimy. Tutaj tak, tak zrobimy. No, tu jeszcze tak zrobimy. Tu jeszcze i tu. No i tutaj jeszcze tak zrobimy. I tutaj tak zrobimy. I tutaj tak zrobimy. I tutaj tak, bo może handel im jest potrzebny czy coś do szczęścia, nie mam pojęcia. To nie są ulice przystosowane do tego typu siatki, ale niech tam będzie, jakoś sobie damy radę. Tutaj może zrobię full handel po prostu w tym miejscu i w tym miejscu. Coś to tam uratuje tego tematu. Tutaj jeszcze tak, oprócz tu jeszcze, kurde jak się budują, no teraz to się budują, teraz to wiadomo, tylko tu jeszcze nie będę robił, tu jakiś tor jeszcze muszę przeprowadzić, jeszcze nie wiem do końca jak, ale będzie trzeba. No i tutaj też jeszcze domki powiedzmy. I tutaj kiedyś może za 1000 lat powstaną jakieś biura, jak będzie zapotrzebowanie na to. No, tu jeszcze. A tutaj to. Mieszkanka, o, proszę bardzo. Czego wam tu jeszcze brakuje właściwie? Straży pożarnej nie ma. Aha, bo tu jest wyłączone to. Może ja to włączę. Tu już coś opuszczone. Dobra. Straż pożarna jest. Policji nie ma. Zrobimy tutaj komisariat, kurde, duży przy rondzie, proszę bardzo. Zaś... Halo dotacja. Zaś halo dotacja. Podstawówki jakieś są ok, szkoły średnie są ok, to są podstawówki, to są szkoły średnie, to są uniwerki, wszystko jest ok na razie. Transportu publicznego nie ma, trzeba będzie zrobić, prędzej czy później jakiś. No i tutaj co do wypoczynku jeszcze jest duży problem. Może jakiś taki z tych rzeczy, coś tu sobie postawimy. Może na przykład wielką bibliotekę. Koło uniwersytetu by pasowało takie coś zrobić, nie? Tu sobie taką strzelimy na przykład. Już nie mam pieniędzy na nic więcej. Dobra, może coś z tych rzeczy. Statua, może plac Lazaret, jakiś plac zmarłych czy coś by tu się przydał, bo kurczę. Dobra, plac zmarłych. Tutaj zrobimy, a koło niego zrobimy. Nie mogę się powstrzymać. Musimy tu zrobić parki. Dobra, są. Dziękuję za oglądanie, na razie.